poszliśmy trochę w innym kierunku, skupiliśmy się przede wszystkim na tych elementach, których ogólnie na konferencjach brakuje stricte takich tematycznych, poza tym właśnie wprowadzaniem młodych zawodników, co jest niezwykle ważnym tematem, był też temat stałych fragmentów gry, o których mówi się bardzo rzadko, czy też temat przygotowania motorycznego, niezwykle istotny, szczególnie w okresie zimowym, gdzie trenerzy tak naprawdę są tutaj przed startem przygotowań, przed planowaniem. Do tego dochodzi nam tutaj, dochodzą nam zajęcia z tematyki tutaj zawodnika na środku obrony, jak się powinien zachowywać, jak się powinien poruszać też na przykładzie i teoretycznym, i praktycznym, co również będzie ciekawą odpowiedzią na to, jak z takimi zawodnikami pracować. Także dzisiaj cieszymy się z tego, że udało się dobrać tak właśnie prelegentów w takiej konfiguracji, że mogliśmy uderzyć w te tematy, o które często nas pytali tutaj, pytali trenerzy i wręcz sugerowali, że byłoby fajnie, gdyby coś takiego było. Ja tutaj starałem się z Wami dzisiaj spotkać i przekazać jedną z perspektyw doświadczeń, wielu już doświadczeń współpracy z tymi młodymi chłopakami i każda była inna. I nie mnie to ocenia, czy jedna była lepsza, druga gorsza, ale na pewno wspólnym mianownikiem był wspólny cel, jakim było właśnie doprowadzenie młodego zawodnika do pierwszego zespołu, uczciwie stawiając tam na niego i nie wycofując się z tej decyzji, bo wcześniej dobrze oceniliśmy jego potencjał. Panie trenerze, bardzo ciekawa prelekcja dotycząca obciążeń, zmęczenia, monitoringu zawodników. No ale najważniejsze pytanie. Legia Warszawa to wiadomo ekstraklasa. Jak to, co pan powiedział, można przenieść na boiska amatorskie, na poziom czwartej ligi, trzeciej ligi, no już nie mówię o A i B klasie. Tak, to są powiedzmy dwa różne poziomy, przede wszystkim organizacyjne, ale tak jak powiedziałem na koniec, są rzeczy, które są bardzo proste i największe kluby, nie tylko Legia, to kluby zachodnie też robią, bazują na podstawowych fundamentach, na prostocie. Na tym, żeby korzystać z danych, ale żeby też korzystać z prostoty. I tak jak ja powiedziałem, jest tutaj kilka przykładów, gdzie wymagają one tylko nakładu chęci, pracy w Excelu, w pakiecie Office, wydrukowania dwóch, trzech arkuszy i tyle. Pamiętajmy, że w niższych ligach też jest sporo zawodników, którzy mają bardzo wysoki poziom motoryczny. Są wytrzymali, są szybcy, są silni. Wynikają to po prostu z ich budowy, z ich genetyki, z tego, ze stylu życia, więc te osoby też są, ale do nich trzeba też zaadaptować to, co się robi, ponieważ oni muszą też, zdaję sobie z tego sprawę, pracować, aby utrzymać rodzinę, a piłka jest powiedzmy dodatkiem do tego wszystkiego, dlatego taka forma monitorowania tego, co się robi, nawet najprostsza, jest takim przewodnikiem i do tego, aby tych zawodników wynosić na coraz lepsze poziomy.